Kochani, na początku podcastu mam dla Was takie dwie ważne informacje i pierwsza, tak powiem w skrócie, bo już o tym też mówiłam w jednym z podcastów, jest taka, że na wiosnę planuję zorganizować dla Was warsztaty. Bardzo dużo pytacie o to, chcecie się spotkać, chcecie porozmawiać, chcecie się skonsultować, więc dam Wam tą możliwość. Warsztaty, myślę, będą wyjątkowe, bo będą wśród koni, ale na razie jeszcze nie mogę tutaj Wam za wiele na ten temat powiedzieć. Natomiast myślę, że to będzie naprawdę bomba i będzie warto przyjechać na coś takiego. No ale tam o szczegółach opowiem Wam niebawem. Natomiast druga sprawa to jest kwestia mojego odpisywania na Wasze wiadomości. No ja przepraszam Was, że nie każdemu jestem w stanie odpisać lub czasem po prostu odpowiadam zupełnie lakonicznie, ale mam średnio tak 15-20 wiadomości jednego dnia i po prostu już tego nie umiem kontrolować, nie jestem w stanie tego ogarniać. Podobnie jest oczywiście z komentarzami, ja już kiedyś Wam mówiłam, że ja czytam wszystkie komentarze, natomiast jakbym miała każdej osobie odpowiedzieć, do każdego komentarza się odnieść, no to zajęłoby mi to cały dzień. Także dziękuję Wam za to i po prostu bądźcie cierpliwi, no bo jednak na 95% myślę tych wiadomości i komentarzy odpowiadam, więc może po prostu czasami trzeba poczekać. Natomiast dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o metodzie szarego kamienia, bo to jest metoda szczególnie ważna w momencie, w którym nie możemy całkowicie stracić kontaktu z narcyzem. I u mnie było podobnie, ja już wielokrotnie mówiłam, że mimo zerwania jakichkolwiek więzi, on nadal pojawiał się i nadal pojawia zresztą w miejscu mojej pracy. Choć u mnie faktycznie nie jest tak źle, no bo my spotykamy się tak mniej więcej raz na kilka miesięcy. Natomiast niektórzy z Was ze swoim narcyzmem spotykają się niemal codziennie. Czy to z facetem, czy z żoną, czy z mężem, czy z dziewczyną, czy z szefem nawet, czy z jakimś innym pracownikiem. Dlatego myślę, że ten podcast będzie szczególnie potrzebny. I przechodząc od razu do sedna, metoda szarego kamienia, z angielskiego to Greystone, działa mniej więcej w taki sposób, że reagujemy na narcyza takim chłodem albo lepiej można powiedzieć obojętnością. Wiadomo, czym żywią się narcyzi, tak? Oni żywią się dramatami, żywią się naszą uwagą, jakimiś różnymi gierkami i tak dalej. No generalnie musi się dziać jakaś akcja. I tą akcją jest na przykład jakaś nasza emocja na ich widok, tak? Że gdzie się spotykamy, i on jest. I jest jakaś emocja wymalowana na naszej twarzy, tak? Nie wiem, na przykład też może być tak, że spotykamy się i na początku jesteśmy smutni czy źli, tam nie chcemy rozmawiać, ale z czasem dajemy się przekonać. Ja pamiętam, jak pierwszy raz jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi, nie kumałam, co jest halo, jak właśnie spotkałam się z narcyzem. Ono oczywiście bardzo gdzieś tam po tym rozstaniu szukał tego kontaktu. I jak się spotkaliśmy, no to ja na początku byłam mega zła i mu to dałam. Jakby pokazywałam mu, że w ogóle czemu on tutaj mnie szuka, czemu on tutaj jest. I on tak chodził za mną i chodził i ze mną rozmawiał. No i ja coraz bardziej zaczęłam jakby mięknąć w takim sensie, że przestałam już trzymać takie, wiecie, ręce zaciśnięte w pięści, tylko po prostu już tak wszystko ze mnie zeszło i sobie myślałam, że kurczę, po co takie podrygi, jak po prostu powinieneś tu przyjść, rzucić się na kolana i powiedzieć, że mnie kochasz i bądźmy razem. Więc ja mu to wszystko dałam, ja jakby od jakiejś takiej złości, od gniewu przeszłam do jakiegoś takiego smutku. Dałam mu cały wachlarz emocji. On dzięki temu wiedział, że jest dla mnie ważny, że mi zależy i jakby czekam na to, aż padnie na te kolana, nie? I później wielokrotnie padał na te kolana, tylko że za każdym razem jakby to było też pełne dramatu, ale ja coraz bardziej wiedziałam, że coś jest nie halo. Natomiast nie o tym dzisiaj chcę mówić. Narcyz będzie oczywiście do tego wszystkiego używał manipulacji, tak? Głównie hooveringu, czy potem jak uda mu się chwycić nas ponownie, no to lovebombingu i tak dalej. Będzie robił wszystko, żeby zatrzymać nas przy sobie. Albo w ogóle w drugą stronę, tak? Może być tak, że na przykład my widzimy narcyza, i w jaki sposób dajemy mu do zrozumienia, że jest nam bez nich ciężko, bez niego ciężko, nie? Narcyzi się karmią, oni lubią wiedzieć i lubią widzieć, że my się przejmujemy, że myślimy o nich, że oni w jakiś sposób na nas działają. I to może być także w jakichś takich drobnych gestach, nie tylko w takich dużych, jak ja tu opisałam, że była po prostu drama, że się spotkaliśmy i w ogóle, ale to mogą być bardzo takie drobne gesty. Przecież możemy na przykład się rozglądać za nim i on może to zauważyć. Albo możemy się długo w niego wpatrywać, że spotykamy się i nagle takie wow, to jest on. I patrzysz chwilę na niego, nie? I to już jest dla niego informacja, że w jakiś sposób cię zaszokował, że jakoś tam na te emocje zadziałał i że te styki zaczęły ci się palić. Albo możemy odpowiedzieć w jakiś taki nie za dobry sposób, taki tajemniczy, typu, no nie wiem, teraz mi taki głupi przyszedł przykład do głowy, że on mówi dzień dobry, a my, że no nie taki dobry, bo mieliśmy się nie spotkać i tak dalej, wiecie, no takie głupie ten, ale jakby wiemy o co chodzi, tak, że w jakiś sposób tak prowokujemy tym, co mówimy. Także no masa może być takich rzeczy, która właśnie będzie wpływać na to, bo narcyzi są dobrymi obserwatorami i oni każdy taki gest wyhaczą i każdy taki gest daje im właśnie tą pożywkę, dzięki której oni zostają w tej swojej grze, w tej swojej zabawie, nie? No a żeby zabawa była ciekawa, no to potrzeba oczywiście tutaj co najmniej dwojga zawodników, w przypadku naszej tutaj sytuacji dwojga zawodników. I kiedy jedna będzie uderzać, prowokować, wciągać do zabawy, czyli będzie tym narcyzem, a druga będzie taka beznamiętna, taka bez emocji, taka po prostu nudna, to ta pierwsza w końcu odejdzie, aby znaleźć kogoś ciekawszego do tej zabawy, nie? Po prostu jest zabawa i jedna osoba siedzi kompletnie zrezygnowana, druga próbuje go wciągnąć do tego tańca i tańczy, i robi wszystko, i robi teatralne jakieś przedstawienie i tak dalej. No ale jak ta druga osoba się nie daje namówić i ona nie chce zatańczyć i ona odmawia kompletnie, że no nie, bo ona w sumie nie lubi muzyki nawet, no to po prostu jak tamta osoba chce się zabawić, no to będzie szukała kogoś, kto wejdzie w ten taniec po prostu, nie? Tu jest po prostu nudno, jakby tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że właśnie narcyz nie może liczyć na żadną zabawę. To oczywiście też może się powtarzać, no bo on może wielokrotnie wracać i sprawdzać, czy na pewno nie chcesz zatańczyć. Natomiast jeżeli będziemy tacy nudni do bólu, no to po prostu on nie będzie miał tu czego szukać i w końcu będzie musiał pójść dalej. Ale o tych reakcjach też za chwilę powiemy. No i dobra, no temat jest generalnie dość oklepany, więc wszyscy mniej więcej wiemy, o co chodzi. Wiemy jakby na czym polega ta metoda i tak dalej. Natomiast jak do tego podejść? Mi się wydaje, że bardzo dużo osób postrzega tę metodę troszeczkę niepoprawnie, bardziej prowokując swoim zachowaniem, aniżeli zyskując spokój. Bo jeśli na przykład będziemy odpowiadać na każdą wiadomość, nawet jeśli będzie nam się wydawać, że odpowiadamy w sposób najnudniejszy na świecie, to i tak będziemy dawać pożywkę narcyzowi, tak? Bo jeżeli będzie tak, że na przykład czasami na grupach jakichś tam o toksycznych relacjach dziewczyny wrzucają tam screeny swoich wiadomości z Messengera i ja czasem sobie to tak przeglądam. No i tak niby ona jest obojętna i niby ogólnie mu pokazuje, że ma go w 4 literach, ale każda wiadomość od razu cyk, odpisuje, cyk, odpisuje, cyk, odpisuje. I takie niby jest trochę złośliwa, niby czasami jest chamska, niby to ma być takie, że jestem silna i się nie dam, ale z drugiej strony jak on tylko coś powie, to ja reaguję i tam zaczynam się nakręcać. I to nie jest dobra droga, to naprawdę nie jest dobra droga i tak jak powiedziałam wcześniej, to nie da spokoju, to jest takie wręcz odebranie sobie tego spokoju. Ja pamiętam, teraz sobie właśnie tutaj zapisałam o takiej sytuacji w podstawówce, jak właśnie jeden chłopak był szykanowany. To była podstawówka czy gimnazjum, nawet nie wiem, who cares. Nie pamiętam nawet dokładnie szczegółów, ale wiem, że widocznie ktoś z dorosłych mu musiał powiedzieć, żeby on odpowiadał na wszystkie zaczepki, nie chce mi się ciebie słuchać. No i była taka sytuacja, że on to tysiące razy powtarzał na przerwach, że ktoś coś do niego mówił i on nie chce mi się ciebie słuchać, nie chce mi się ciebie słuchać, nie chce mi się ciebie słuchać i odpowiadał tak na wszystko. No i ludzie zaczęli w końcu się śmiać z tego, dzieciaki, i ciągle do niego podchodzili, żeby usłyszeć to. I on gadał jak taka zdarta płyta, nie? No i jakby sam pomysł oczywiście miał mu pomóc, tak? Natomiast to bardziej jeszcze denerwowało te dzieciaki, bardziej prowokowało, niż dawało mu tak naprawdę spokój, tak? Więc ci ludzie jeszcze bardziej w niego uderzali. I podobnie działa to właśnie z narcyzami. Albo inna jakaś sytuacja, na przykład kobieta nie odpisuje na wiadomości, tak? Nie wiem, czy zablokowała go na Messengerze, czy nie, czy po prostu nie odpisuje. Nawet lepiej jak odczytuje, a nie odpisuje, bo to wtedy jest jeszcze bardziej wkurzające. No i nie robi tego, ale z jednej strony jakoś tam ją boli to, co on pisze do niej. I ona wrzuca na swojego Facebooka na przykład jakieś memy, czy inne jakieś informacje typu tam, wiecie, że prawdziwi mężczyźni nie istnieją, bla, 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 toksyczni faceci i te sprawy i tak dalej. I ona tym samym daje mu dostęp do masy informacji, tak? Czyli jakby niby się z nim nie kontaktuje, niby ma go w dupie, ale tak naprawdę cały czas ten kontakt jest, tak? Cały czas go prowokuje, cały czas jakby idzie w tym kierunku, żeby jednak podkręcić to. I ja nie mówię tutaj, że to jest wina tej osoby, tak? Bo zaraz ktoś tutaj mi powie, że znowu stosujemy victim blaming i tak dalej. To nie o to chodzi. Ja mówię o takiej prowokacji, no, że po prostu wiecie, o co chodzi. No kurczę, nie wiem, jak to wyjaśnić teraz, ale nie chodzi mi o to, że to jest wina tej osoby, tak? Że ten narcyz napisał, znowu się zwrócił w jej stronę i tak dalej. Oczywiście, że nie, tak? Jakby to narcyz jest tą chorą osobą generalnie. Natomiast, no, to mi przypomina też taką historię, jak kiedyś się kłóciłam, bo ktoś tam z takiego bardzo środowiska filmowego wrzucił, że dziewczyna wracała o północy sama z imprezy, no i została napadnięta, no i tam wielka afera. Ja mu na to powiedziałam, że no kurczę, tak trochę mało odpowiedzialnie, nie, zrobiła. No i wszyscy mnie totalnie zaatakowali, że w ogóle jakby jak ja mogę tak mówić, że to jest victim blaming i tak dalej. Ja nie mówię, że jakby facet, który zgwałcił ją, że to nie jest jego wina. Oczywiście to on jest bydłem, tak, jakby to on powinien za to siedzieć w więzieniu i tak dalej. To nie jest jej wina, że została zgwałcona. Natomiast wiedząc, jaki jest dzisiejszy świat i że takie sytuacje się dzieją na co dzień, no to musimy mieć jakiś taki instynkt samozachowawczy troszeczkę w postaci takiej odpowiedzialności. Ja też bym chciała, żeby świat był taki, że możemy jako kobiety wychodzić na ulicę w czym chcemy, możemy robić co chcemy i jakby nikt na to nie reaguje, ale tak nie jest. Jakby świat jest pełen gwałcicieli, świat jest pełen okrutnych ludzi. I w momencie, w którym my nie będziemy dbać o siebie, nikt o nas nie zadba. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego społeczeństwo nie rozumie tego. Szczególnie to współczesne młode społeczeństwo. Jakby to nie ma nic wspólnego z victim blaming, nie? Ale dobra. Nieważne, bo się zagalopowałam w ogóle w drugą stronę, nie o tym chciałam mówić. Teraz w ogóle zapomniałam, o czym mówiłam i straciłam wątek. Natomiast jakby mówiłam o tych wszystkich rzeczach dlatego, że po prostu na wielu grupach czy w jakichś wiadomościach prywatnych mówicie mi, że nie macie kontaktu z narcyzem, że już go olaliście i tak dalej, ale tak naprawdę jak wejdziemy szerzej w dialog, no to okazuje się, że ten kontakt z narcyzem jest bardzo duży. I to, co robicie, to bardzo często właśnie jeszcze bardziej zachęca narcyza, jeszcze bardziej mu daje taką otwartą furtkę i zachętę do tego, aby się do was odzywał, aniżeli taka prawdziwa, piękne zastosowanie tej metody szarego kamienia. Najlepiej byłoby oczywiście całkowicie unikać w ogóle rozmów z narcyzem, ale wiadomo, jest różnie, niektórzy mają dzieci z narcyzami, niektórzy pracują z narcyzami i tak dalej. Przede wszystkim te rozmowy, które toczymy z takimi osobami, one powinny być ograniczane do minimum. One powinny być takie wręcz nudne i krótkie. Najłatwiej jest stracić właśnie kontrolę, kiedy narcyz uderzy na przykład w czuły punkt i powie coś, co podniesie nam ciśnienie. Ale to jest właśnie ten moment, w którym my możemy dużo ugrać i pokazać, że naprawdę nas to nie obchodzi, bo on oczywiście zrobi to po to, żeby te emocje od nas dostać. I my wtedy tych emocji nie możemy dać. Nie? Kumamy. Unikamy też spotkań z taką osobą, no wiadomo, tam mamy z nią dzieci, więc jakby no ten kontakt jest. Natomiast po prostu te dzieci odwozimy i tyle. Jak pracujemy z narcyzem, no to też mamy jakieś wspólne spotkanie, siadamy w ogóle po drugiej stronie, czyli po prostu unikamy tego kontaktu, tak? Jakby ten kontakt, który jest konieczny, okej, ale generalnie unikamy. Bardzo często też wdajemy się w taki dialog, że narcyz na przykład pyta się, jak się czujemy, a my odpowiadamy wtedy, no a jak mamy się czuć, nie? Na zasadzie, że tam jesteśmy chwilę po rozstaniu i no a co ty myślisz, jak ja się czuję? Wiecie, i to znowu otwiera jakieś takie pole do popisu narcyzowi. Często jest tak, że nawet jak spotykamy się z narcyzem po jakimś czasie, to on też koniecznie chce wiedzieć, co u nas słychać. I to też jest ważne, żeby nie dawać mu tej pożywki, tak? Czyli nie mówimy mu nic o nowych relacjach, że nie wiem, spotkaliśmy cudownego faceta czy wspaniałą kobietę, mimo że czasami no, chcemy coś takiego powiedzieć, tym bardziej, jeżeli faktycznie tak jest. Natomiast nie mówimy o tym, tak? Nie mówimy też o pracy, nie mówimy o życiu prywatnym i tak dalej. Ja pamiętam, jak spotkałam się z moim ex i on już w pierwszych zdaniach próbował podpytać o moich nowych uczniów, tak? To było na zawodach i on podszedł, ja akurat rozgrzewałam konia, no i on tam zapytał, co tam? Ja odpowiedziałam, że no, że okej. No i wtedy on przyjrzał się mojemu zawodnikowi, który akurat przygotowywał się do startu, no i zapytał, kto to jest. I ja od razu wyczułam czerwoną flagę, no bo on bardzo bazował w ogóle na tej wiedzy, on szukał kontaktu z moimi uczniami i bardzo dużo chciał o tym wiedzieć, o tej mojej pracy, bo wiedział, że może się w taki sposób zbliżyć do mnie. I wtedy ja byłam z siebie bardzo dumna, bo udało mi się to tak rozegrać koncertowo. On coś do mnie mówił, a ja byłam tak zajęta trochę rozgrzewaniem tego konia i tak między jednym zdaniem rzucanym do zawodnika, a drugim odpowiedziałam temu narcyzowi z takim totalnym westchnięciem ramion, że to jest, i tutaj wstawiam imię tego zawodnika, czyli on zapytał, kto to jest, a ja po prostu powiedziałam, no niech to będzie, nie wiem, Kacper, tak? Ja powiedziałam, no Kacper, jakby wiecie, coś takiego. I odpowiedziałam mu grzecznie, ale nie dałam mu tej pożywki, tak? Nie powiedziałam mu, że to jest, nie wiem, syn właścicielki tego i tego konia, czy tam taki chłopak, którego poznam tu i tu, czy a taki zawodnik z tego klubu, tylko powiedziałam, że jest to po prostu Kacper, nie? I on ku mojemu zdziwieniu po prostu odszedł bez słowa. I to był taki kolejny raz, kiedy ja zrozumiałam, że wow, że mam ogromną moc, tylko po prostu muszę trzymać się tych swoich postanowień, tak? Często, szczególnie też kobiety chcą pokazać swoim ex-narcyzom i nie tylko, że są szczęśliwe. I to kompletnie nie ma sensu w przypadku narcyza, bo on w ogóle nie będzie patrzył na swoją ex jak na kogoś, kogo żal było stracić, albo z jakimś utęsknieniem i tak dalej, że jednak, kurczę, no taka fajna dziewczyna, mogłem z nią zostać, bo jest warta grzechu. W ogóle nie to. Narcyz w takiej osobie widzi zagrożenie i będzie się mścić, bo po prostu twoje szczęście równa się jego stłamszone ego. No bo, kurde no, bez niego jesteś szczęśliwa. Jak w ogóle po rozstaniu z nim masz prawo być szczęśliwa, nie? Nie ma także sensu wchodzić w jakieś rozmowy o przeszłości, albo takie typowe rozmówki dla par, które się rozstały, typu co słychać. I zazwyczaj tutaj ludzie opowiadają o sobie w jakichś superlatywach, tam próbują w jakiś sposób pokazać, że no może jak byliśmy razem, to było taki srak, a teraz to ja dojrzałem, założyłem firmę, bla, bla, bla. Więc możecie sobie tylko wyobrazić to, jak mógłby się przedstawiać narcyz. Albo w drugą stronę, tak, że robi się z siebie ofiarę, co dla narcyza też jest bardzo charakterystyczne. W każdym razie obie te ścieżki spowodują, że rozmowa będzie się dalej rozwijać, tak, a dzięki niej narcyz może spróbować wciągnąć się znowu w swoją grę. No bo narcyz może powiedzieć, że o Jezu, do dupy, no tutaj matka chora, pracy nie ma, nie mam pieniędzy i tak dalej. Nie, no jest masakra. No i wtedy my jako empaci oczywiście, że no kurczę, no może byśmy pomogli, może... No, nie chcemy, ale no może chociaż, nie wiem, pożyczka tych pieniędzy czy coś, nie? No i wtedy już jakby jesteśmy na nowo schwytani. Jeżeli sytuacja jest bardzo hardkorowa, czyli na przykład narcyz naprawdę cię nęka, dobrze jest także jakby przemyśleć zniknięcie w social mediach albo stworzyć, nie wiem, zupełnie nowy profil, do którego toksyk nie będzie miał dostępu. Jeśli wiesz, że na przykład macie się spotkać, to też nie szykuj się na to spotkanie. Nie strój się, aby pokazać mu czy jej, co stracił, tak? Nie bierz ze sobą nic, co spowoduje, że on może się zainteresować, bo okej, to chwilę połechta twoje ego, ale z drugiej strony na nowo wrzuci cię w wątpliwości i taki maraton manipulacji, od której dawno chciałeś albo chciałaś uciec. Narcyzi bardzo różnie reagują w ogóle na takie zachowanie. Ja pamiętam, że mój bardzo szybko połknął ten haczyk i faktycznie wycofał się. Nie miałam tutaj jakiegoś dużego problemu. Jeśli faktycznie już zdecydowałam, że odchodzę, to faktycznie łatwo mi było go odrzucić. To już jakby zablokowałam mu możliwości powrotu i tak dalej. Natomiast ten poprzedni, o którym tak bardzo mało mówię, on zareagował w drugą stronę, on zareagował gniewem. Uruchamiał wszelkie kontakty, bo nie mógł ogarnąć, że jest między nami dystans. Natomiast no, generalnie większość narcyzów czy innych toksyków po prostu się nudzi, tak? Nudzi się taka osoba jak kot, który długo bawi się schwytaną myszą, tak? I jak mysz długo udaje martwą, no to możliwe, że uda nawet jej się uciec, bo po prostu kot odejdzie, zostawia ją, nie? Bywam w stajniach, wiecie, to widzę takie rzeczy, także no wiem, co mówię. Ja chciałabym bardzo dowiedzieć się, jakie wy macie doświadczenia z metodą szarego kamienia, jakie były reakcje waszych narcyzów. I tak jak już kilkakrotnie mówiłam, to jeszcze raz powtórzę, że te komentarze cudownie pomagają innym osobom, które wchodzą na ten kanał i nie tylko słuchają podcastu, ale także rozmawiają między sobą, czerpią tą wiedzę, pytają, odpowiadają i to jest super i bardzo wam za to dziękuję, no bo to jest taka nasza siła. Na dzisiaj to wszystko, dzięki i do usłyszenia.